Waldek i Petra grają w gry wideo. W grze, w którą dzisiaj grali, Waldek uzyskał o 30% niższy wynik niż Petra. Petra miała 1060 punktów. Ile punktów ma na koncie Waldek? Zatrzymajcie wideo i sprawdźcie, ile punktów ma na koncie Waldek. Dobrze, zabierzmy się do tego wspólnie. Oczywiście można takie zadanie rozwiązać na parę sposobów. Na przykład można tak, że Petra zdobyła 1060 punktów a Waldek o 30% mniej. Kiedy mówimy 30% mniej albo o 30% mniej, to generalnie chodzi o to, że od tej wartości obliczamy 30% i odejmujemy to 30% od 10 060. Po kolei, 30% możemy zapisać jako ułamek dziesiętny, 0,30. 30 setnych to to samo co 30%. Albo możemy nawet zapisać to jako 30, będzie krócej. I chodzi nam o 30% z 10 sześćdziesięciu. czyli 30 albo 30 setnych musimy pomnożyć razy 1060. Tutaj bierzemy wynik petry i odejmujemy 30% z tego wyniku, z wyniku petry i otrzymujemy wynik waltka. To jeden ze sposobów na obliczenie liczby punktów waltka. Ale można inaczej. Zapiszmy to, od czego zaczynamy, obojętnie jaka będzie to liczba, jako 100%. I zabierzmy z tej wartości 30%. Otrzymamy o 30% mniej, czyli 70%. 70% tego, od czego zaczęliśmy. I w związku z tym możemy wziąć wynik Petry, czyli 1060, i pomnożyć go razy 70%. Mnożenie razy 70% to to samo, co mnożenie razy 70 setnych. 0,70. A to to samo, co mnożenie razy 70. Obliczmy to. 1060 razy 0,7 co otrzymamy? 7 razy 0 to 0, 7 razy 6 to 42, 7 razy 0 to 0, plus 4 to 4, 7 razy 1 to 7 i mamy jedną cyfrę po prawej stronie przecinków w mnożonych liczbach, czyli tutaj przecinek. I wynik gotowy. 742 punkty. Tu tak samo 742. Tyle punktów ma na koncie Waldek w dzisiejszej grze. Inny przykład. W klubie magicznym jest o 20% więcej goblinów niż czarodziejów. Goblinów i czarodziejów jest w klubie razem 220. Ile jest w klubie goblinów? Zatrzymajcie teraz ten film i znowu spróbujcie najpierw rozwiązać to zadanie sami. To zadanie chyba jest trochę ciekawsze, i wygląda na to, że będziemy potrzebowali trochę wsparcia ze strony algebry. Pojawią się chyba dodatkowe obliczenia. Żeby było prościej, wprowadźmy zmienne. Powiedzmy, że liczba czarodziejów będzie pierwszą zmienną, oznaczmy ją przez C, i niech G oznacza liczbę goblinów. I z treści zadania wynika, że C plus g równa się 220. Przepisaliśmy w ten sposób drugie zdanie z treści zadania, ale pytanie brzmi, czy to nam w czymś pomoże? Czy to nam pomoże w ustaleniu liczby goblinów w klubie? Bo takie właśnie jest pytanie. Tutaj mamy g, ale tu są dwie zmienne i tylko jedno równanie. No to może zapiszemy w jakiś sposób pozostałe informacje z treści zadania. Wiemy przecież jeszcze, że jest w klubie o 20% więcej goblinów niż czarodziejów, czyli że G równa się liczba czarodziejów plus 20% liczby czarodziejów. 20% można zapisać jako 20 setnych, albo nawet możemy zapisać jako 20, będzie jeszcze krócej, plus 20% liczby czarodziejów, albo można inaczej, jak w poprzednim przykładzie, że G równa się i jeżeli mamy jedno coś i dodajemy do tego jednego czegoś jeszcze dwie dziesiąte tego samego czegoś, to razem mamy 1,2 tego czegoś. Czyli liczba goblinów równa się 1,2 razy liczba czarodziejów. No i teraz jest lepiej, bo mamy dwie zmienne i dwa równania. Możemy g z tego równania podstawić tutaj. Wtedy liczba czarodziejów plus. Liczba goblinów, która jest równa 20% więcej niż liczba czarodziejów, równa jest 220. No i mamy dosyć łatwe do rozwiązania równanie. Ile to jest C plus 1,2C? To się równa 2,2C. Tu mamy jedno C, tu mamy jeszcze 1,2C, razem mamy 2,2C. Równa się 220. Obydwie strony równania możemy podzielić przez 2,2 i otrzymujemy liczba czarodziejów C równa jest 100. No i fajnie, że to wiemy, ale to nie jest rozwiązanie, bo w pytaniu chodzi o gobliny, a nie o czarodziejów. Ale wiemy, w tym równaniu wiemy, że liczba goblinów to 1,2 razy liczba czarodziejów. Liczba goblinów to 1,2 razy 100, czyli równa się 120. I to już jest odpowiedź. W klubie jest 120 goblinów. I to ma sens. 120 to o 20% więcej niż 100. I jeżeli dodamy 100 czarodziejów do 120 goblinów, to otrzymamy 220 wszystkich członków klubu magicznego. I jeszcze jeden przykład. Wzrost Konrada zmierzony w pierwszym dniu roku szkolnego to 165 cm. Konrad jest o 10% wyższy niż był pierwszego dnia poprzedniego roku. Jaki wysoki był Konrad pierwszego dnia poprzedniego roku? Jeszcze raz zatrzymajcie ten film i jeszcze raz obliczcie to najpierw sami. Znowu posłużymy się zmiennymi, żeby łatwiej było zapisywać to, co wiemy. Powiedzmy, że wzrost Konrada poprzedniego roku to x. W tym roku Konrad jest o 10% wyższy, czyli x plus 10%, albo inaczej 10 setnych, albo plus jedna dziesiąta. Jest o 1 dziesiątą swojego wcześniejszego wzrostu wyższy. Bez względu na to, ile miał wzrostu rok wcześniej, dodajemy do tego 1 dziesiątą tego poprzedniego wzrostu i otrzymujemy wzrost Konrada w tym roku. I ten wzrost wynosi 165 cm. Możemy zapisać, że 1x plus 1 dziesiąta x to 1 i 1 dziesiąta x i to jest równe 165. I teraz, żeby rozwiązać to równanie ze względu na x, czyli obliczyć wzrost Konrada poprzedniego roku, wystarczy podzielić obydwie strony równania przez 1,1. x równa się, podzielmy to pisemnie, 165 podzielone przez 1,1. Pierwsza rzecz, jaką można zrobić, to pomnożyć obydwie te liczby razy 10. Będzie prościej, bo pozbędziemy się przecinka, a właściwie przesuniemy przecinek w obydwu liczbach o jedną pozycję w prawo. W rzeczywistości obliczamy teraz 1650 podzielone przez 11, ale jest to wyrażenie równoważne, więc wynik będzie OK. A bez przecinka obliczenia będą trochę prostsze. No to po kolei. 11 mieści się w 16 jeden raz. 1 razy 11 to 11. Odejmujemy 5. Spisujemy 5. 11 mieści się w 55 dokładnie 5 razy. 5 razy 11 to 55. Odejmujemy. 0, czyli nie ma reszty, jeszcze to 0 musimy spisać, nie można tego tak zostawić, musimy doliczyć do końca. 11 mieści się w zerze 0 razy, pamiętajcie, że przecinek jest w tym miejscu, 0 razy 11 to 0 i nie ma reszty, co było widoczne już tutaj. Czyli w poprzednim roku Konrad mierzył 150 cm i możemy jeszcze sprawdzić, czy to rozwiązanie ma sens. Możemy zastanowić się, czy wyszły nam jakieś rozsądne liczby. Czy coś zupełnie bez sensu? Gdybyśmy coś pomylili w trakcie dzielenia i wzrost Konrada wynosiłby na przykład 15 cm, albo jeszcze lepiej 15 m, to na pewno byłaby to odpowiedź zupełnie bez sensu. Ale otrzymaliśmy 1,50 m, czyli całkiem ok jak na wzrost chłopaka. Dodajemy do tego 10%, czyli dodajemy 15 cm i otrzymujemy 1,65 m. No i wszystko się zgadza.